LZF Trębaczew dzisiaj wygrywa na ciężkim boisku w Wyszanowie. Z nami jest kierownik drużyny przyjezdnej. Dzisiaj pokonaliście przeciwników 3-2, ale zbliżyli się niebezpiecznie do Was w drugiej części spotkania i ten mecz był cały czas na styku. Nie można powiedzieć, że do końca kontrolowaliście to, co się dzieje. Tak, no drużyna z Wyszanowa jest dosyć mocna fizycznie, jeśli chodzi o same warunki zawodników. Postawili nam dosyć dużą kontrę. Cieszę się z tego, że szybko odpowiedzieliśmy po straconej bramce na 3-1, co trochę momentami, co prawda, uspokoiło mecz. Finalnie udało się wygrać. W tej chwili walczycie o drugie miejsce w grupie siódmej obecnie B klasy. Czy jest szansa na jakąś pogoń za liderem? Czy myślicie o tym, czy na razie skupiacie się na walce o drugie miejsce? Cele mamy postawione już na początku sezonu, walczyć o pierwsze miejsce. Co prawda ostatnie remisy i też przegrana z liderem jesienią oddaliła nas od tego pierwszego miejsca. Będziemy walczyć do końca. Oczywiście zawsze podchodzimy bojowo, ale staram się też realistycznie podchodzić do sprawy, więc na razie skupiamy się na tym, żeby wrócić z powrotem na pozycję wicelidera. LZS-y to dzisiaj już nieco zapomniane twory przeszłości w Polsce i w polskim sporcie, ale nadal funkcjonują. Często są to kluby wielosekcyjne, które posiadają dużo grup młodzieżowych, ale nie zawsze tak jest. A jak to wygląda u Was? Można powiedzieć, że mieliśmy 2 lata temu, wróciliśmy do gry po 2-letniej przerwie. Jeśli chodzi o grupy dziecięce, prowadzimy zajęcia, co prawda nie są to drużyny zgłoszone do ligi, bo frekwencja na to na razie nie pozwala, ale chcemy budować to zaplecze juniorów, bo wiemy, jak poprzednio to wyglądało, że jeśli nie ma się tego zaplecza w dzieciach i młodzieży, to na ten moment ciężko jest pozyskać jakichś nowych zawodników z okolicy. Ci, co grają w klubach, a młodzież niekoniecznie kwapi się do tego, żeby podchodzić do drużyny. Mamy też po rundzie jesiennej pewny dysonans, jeśli chodzi o naszą formację ofensywną, bo w połowie, w okienku tym zimowym odszedł do nas zawodnik, który strzelił w 17 bramek jesienią. Borykamy się trochę z tym problemem ofensywnym, co pokazały te ostatnie remisy, no ale liczymy, że na tym świat się nie kończy i będziemy, szukamy dalej zawodników. Ogłosiliśmy też ostatnio nabór uzupełniający. Mamy już jakieś pierwsze informacje, więc liczę, że ten skład na bieżąco będzie się uzupełniał. A powiedz jeszcze, co spowodowało tą absencję, że tego LZS-u nie było na mapie seniorskiej piłki nożnej? Co tam się stało? Czy to po prostu klub upadł, nie było finansów, czy były jakieś inne wydarzenia, które spowodowały, że przez chwilę Was nie było? Nie chodziło o finanse, bo jakby tutaj z naszym urzędem gminy jesteśmy, że tak powiem, w ciągłej, nie zawiesiliśmy z działalności ani na moment, skupiliśmy się wtedy bardziej na takim, można powiedzieć, resecie drużyny, bo po prostu z absencji kadrowych wynikało to, że nie podeszliśmy w dwóch sezonach do gry. Udało nam się jakby pozyskać zawodników, do klubu powrócili niektórzy zawodnicy grający w tym momencie w innych klubach, więc no liczę, że będziemy to cały czas kontynuować i skupiać się dalej na budowaniu tych grup dziecięcych i młodzieżowych, żeby te braki kadrowe też uzupełniać i patrząc w przyszłość, tak po prostu mieć to zaplecze, jeśli chodzi o drużynę, bo w żaden sposób nie chcemy doprowadzić już do takiej sytuacji, że znikniemy na chwilę z mapy rozgrywek w naszym okręgu. Dziękuję bardzo i jeszcze raz gratulujemy dzisiejszego zasłużonego zwycięstwa. Dziękuję bardzo.